Szczepan Ignaczyński, kandydat do Rady Miasta Kraśnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Janczarka okręg 17, ulica Lubelska nr 71 do 129 nieparzyste oraz ulice Sądowa Spółdzielcza Starej Baśni Willowa. Lokal wyborczy Publiczne Gimnazjum nr 2, Kraśnik, ulica Orzędowska 10. Szczepan Ignaczyński, kandydat do Rady Miasta. Dariusz Głuchowski, kandydat do Rady Miasta Kraśnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Janczarka. Okręg numer 8, ulice Aleja Młodości 11C do 21 Nieparzyste, ulica Balladyny, Konopnickiej, Leśna, Mała, Miedziana, Piastowska, Różana, Słowackiego od numeru 1 do końca numery nieparzyste. Lokal wyborczy Integracyjne Przedszkole Publiczne numer 3, Kraśnik, ulica Balladyny 8. Dariusz Głuchowski, kandydat do Rady Miasta. Katarzyna Kuraczyk, kandydatka do rady miasta Kraśnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Janczarka, okręg numer 2. Ulice Aleja Niepodległości, numery 41 do 43 nieparzyste oraz 49 do 53 nieparzyste oraz numer 56. Ulica Kwiatkowskiego Zawadzkiego Zośki. Lokal wyborczy: Publiczna Szkoła Podstawowa numer 5, Kraśnik, Aleja Niepodległości 54. Katarzyna Kuraczyk, kandydatka do Rady Miasta. Paweł Hubert Cieślik, kandydat do Rady Miasta Kraśnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Janczarka. Okręg numer 1. Aleja Niepodległości 46 do numeru 54A, parzyste. Sikorskiego od numeru 2 do 16, parzyste. Kardynała Wyszyńskiego 1 i Moniuszki. Lokal Wyborczy Centrum Kultury i Promocji Kraśnik. Aleja Niepodległości 44 Paweł Hubert Cieślik Kandydat do Rady Miasta Andrzej Gotner Kandydat do Rady Miasta Kraśnik z Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Janczarka Okręg numer 11 Aleja Niepodległości od numeru 27 do 29 oraz od numeru 30 do 40 oraz numer 42 ulica Łożyskowa, Sportowa, Żwirki i Wigury Lokal wyborczy Centrum Kultury i Promocji, Kraśnik, niepodległości 44. Andrzej Gotner, kandydat do rady miasta.